Hej, cześć, siemano wszystkim, z tej strony Jack, tak jak wspominałem, witam się z wami zaraz po nagraniu poprzedniego odcinka, aby nie zmarnować tego odpoczynku. I ponieważ po swoim odcinku gadaliśmy tutaj cmentarz oraz nawet fajne rzeczy, żeśmy tam zgarnęli, teraz idziemy do strasznego lasu. I zobaczymy, co takiego uda się nam tam znaleźć. Kto wie, może od razu już w tym odcinku uda się nam chociaż jeden korzeń, bo coś mi już będą ze trzy korzenie do ogarnięcia. Ari, właściwie czego na swój temat mogłabyś się dowiedzieć w takim miejscu? Im mniej o mnie wiesz, tym lepiej, szermierzu. Można wiedzieć mniej niż ja? Jeśli mamy być szczerzy, Yasuo, to my wiemy jeszcze mniej od ciebie. Wątpię. Jestem ostatnią przedstawicielką swego ludu. Nic nie wiem o innych Vesani. Wskazówki doprowadziły mnie tu. Na Wyspę Cienia? Samą? Te dzisiejsze dzieciaki. Jestem starsza niż wy razem wzięci. To prawda. Musimy sobie ufać, nawet jeśli współpracujemy chwilowo. Zwłaszcza, że walczymy z samą śmiercią. Mam te słoneczne kamienie od zawsze. Nie wiedziałam, po co mi one, ani skąd pochodzą. Trop zaprowadził mnie do Bilgewater, gdzie pewien kupiec powiedział, że Gangplank kupił od niego słoneczny kamień. Kupiec? Nie wnikaj. Pomożemy sobie nawzajem i tyle. Nie ufasz jej. Co? Jest starsza niż my wszyscy razem. Nie, nie ufam jej. Wyczuwam w niej wewnętrzną walkę, ale się nie boję. Musimy być jednak ostrożni. Z tego co ja wiem, to Ilao jest wręcz nieustraszona. Nawet sama to mówi, że nie zna strachu, nie wie... na pewno jest tam nie znam strachu i nie wiem co to odpoczynek, ale nie wiem jak to idzie dalej. Rzeczywiście mnie... Nie cofnę się. Nie wcisnąłem przypadkiem C, nie zmieniłem ich postać. Oj, zaraz to się... Tak to się robi. Nie podnoś się. Ty właśnie, kurde. Ona by się leczyła podwójnie, czy by się po prostu wyleczyli. Mogą nawet zabijać tamtych dwóch, tylko już tak strategicznie to zrobiłem. Okej, tutaj eliksiry, trochę składników i tutaj hajsu. Buła. Dziennik Jonathana. Nie, Jonata, przepraszam, nie Jonathana. Jonata. 5 na 9. Czyli brakuje jeszcze 4 części. Dobra, tutaj zgarnięte oba. Tu jest jeszcze element fabuły. Dobra, no mam iść do grobowca, to znaczy oczywiste. No to oczywiście najpierw pójdziemy tam. Żeby od razu zgarnąć sobie to, co mówię. O, sześć ty gnoju. O, to ciekawe. Zawsze stajesz do przegranych walk. Kurde, perła! Zawsze zmienić tych. Zdążyłem zmienić tego, co mam. Udało się! Leczenie do full. Dobra, awans dla Ari. Dobra, przecież że gdzieś przeniosło, ale nie, okej. Okej, szósta część dziennika. Tutaj to pogadamy. Gdy tutejsze duchy płaczą, czuję, co straciły. Widzę wyspy takie, jakimi niegdyś były. Widzisz błogosławione wyspy? Były przepiękne, lecz takie dziwne. Moi przodkowie musieli się tu czuć jak intruzi. No to pewnie dzięki temu, że Ari potrafi właśnie poniekąd czytać trochę wspomnienia, w cudzysłowie, swoich ofiar. Więc pewnie wykształciła w sobie coś na ala taką umiejętność czytania takiego zwykłego.
stój! Okej, to jest literalnie ostatnia rzecz, jakiej się teraz spodziewałem, co nie? Wzmocniony eliksir. Ja myślę, że tego bym mógł spłacić, dać to Ari. Nie, to się kręci do mnie strzela. Myślicie, że dacie mi radę? Pluję na ciebie. Okej, ósma część dziennika. Dobra, teraz bym się wdał w walkę z jakimiś totalnie słabymi przeciwnikami. Śmierć jest niczym wiatr. Zawsze u mego boku. Wiatru nie można powstrzymać. HP odzyskane. Ale buff niestety już zszedł. Także trochę szkoda. Dobra, tu na dole zgarnąłem wszystko. Tu na górze mam jakąś pieczarę. Tutaj mam skarb. Dobra, najpierw do pieczary się udamy. Chwila. Wyczułam coś. Ukryte sztuczki i pułapki, ale nic nie uchowa się przed moją kulą. Zatem idziemy dalej? Dobra. Aha, okej, nie muszę użyć tej kuli, wystarczy, że po prostu będę szedł. I tyle. Dobra. Niech tam pasuje. Proszę. Rozbitek. Wciskam X. To tylko to. Jest skarb. Pięknie. Posążek z Gaju i pierścień wywiadowcy lepszego levelu. Dobra. Pierścień wywiadowcy. Czy ktoś taki ma? W nocy. Wywiadowcy ma MF-ka, więc wymieniamy. Spada, tutaj trochę w górę, ale to już tak się miało. Dobra, i pajka, jakby to wyglądało. No. Do bani. No, u niej to raczej nie będę zmieniał. A tutaj. No, nie tak źle, nie tak źle. No to dobra, to dajemy Illaoi, pierścień nowy. A Brał ma pierścień obrońcy. Jak mu pierścień bastionu, no to o dziwo jest to gorsze. No to. A, czekaj. Jeszcze miałem posążek sprawdzić. No ale nie, posążek mimo jest niebieski, no to jest gorszy. Od tego posążka poro, co jest dla mnie trochę kuriozalne, no ale dobra. To wierzę, że mogę się schować za tymi, za kolumnami, żeby zgarnąć, żeby uniknąć tego promienia. Okay. Zajmowaliśmy się sobą. Oni raczej mają to w dupie, Ari, wiesz? Nie najgorzej. Wiatru nie można powstrzymać. Ładnie. Gwiazda jednego trafienia? W sensie? Nie kumam czasami tych opisów. No. Jeszcze bastionu, ale gorszy, więc na pewno go nie zmieniam. Zbieramy się tutaj. Okej, tutaj byśmy od razu przeszli. Szedł tam tędy, a nie górą.
Więc dobrze. Kontynuujemy fabułkę. Na prawo będzie fragment lore. Naprawdę wiesz, kim jestem? Pamiętnik Elia, lat 6 i 3 czwarte. Drogi pamiętniczku, widziałem dziś prawdziwą księżniczkę. Była wysoka i śliczna, tego miała zbroję i włócznie wyższą. Kalista. Wyższą od wujka. Tata zagonił mnie do środka i kazał zamknąć drzwi, ale chciałam zobaczyć księżniczkę. Z okna nie było jej widać, więc co prawda nie otworzyłam drzwi, ale wymknąłem się przez okno i zeszłam po plączach. Zgubiłam przy tym but. Zebrałam najładniejsze czerwone kwiaty tatki z ogrodu, zakradą się, gdy dorośli rozmawia o chorej pani Zoldę. Wszyscy się zezłościli, a ja tylko chciałam dać jej kwiaty. Przewróciłam się, a kwiaty przyczepiły mi się do pleców i nie mogłam ich dosięgnąć. Wszyscy strasznie krzyczeli, więc uciekłam, tata mówi, że mam szlaban. Ale czemu? Chciała dać ładny prezent i co? Wszyscy raz mają ból dupy. Bo co? Co? Taras błogosławionych krypt. Czekaj moment. A czy aby treść nie urzędował w kryptach? Błogosławionych wysp. Słyszałam o nich, lecz kiedy widzę je w tym stanie, serce mi się kraje. Cud, że ta pozostała nietknięta. Zrujnowanie nie na darmo się tak nazywa. Co rodzi pytanie? Czy można ją otworzyć? Jakie piękne drzwi! Uwielbiam piękne drzwi. Okej. Zawsze jest jakieś wejście. Rozejrzyjmy się. Dobra. Na start ja się przejdę tędy. Co tutaj? Ostatni z dzienników. Oj, coś tam widziałem z łańcuchami. To chyba też go dopadł. Jonathan. Mgła pełna jest duchów zmarłych podczas zrujnowania. Niesie oddech ich straty, ich rozpacz. To ma sens. Nie ma nic zimniejszego niż uczucie porażki. Nie wiem, czy o to chodziło Ari, ale dobra. Dobra, pewnie jak zbadam drzwi, to coś się stanie, więc na razie... O, a nie, dobra. Jednak miałem iść najpierw tędy. Te znaki wydają się jakoś znajome. Możesz je rozszyfrować? Mam w głowie tyle wspomnień, tyle istnień. Czuję, jak coś dosięga mnie. Duchy? Przemówiły do ciebie? Nie. Kamienie rezonują z jakimś wspomnieniem. Czuję to, ale nie widzę. Może naprawdę znajdę tu odpowiedzi? Okej, dobra, tak jak sądziłem. I tutaj chodzi o to, żeby zrobić taki trójkącik chyba, nie? No właśnie. I... Ja chciałem zrobić w tamtą stronę, ale nie zobaczyłem, że to są tam konkretnie te dwa oznaczone, czyli na to też będę musiał zwrócić uwagę. No dobra, póki co idzie fajnie. Pół godziny lekko minęło, walki kilka pewnie. Kilka pewnie walk wytnę. Dobra, i to tyle. Zstępujący westybul. Ścieżka zmierzchu. Klasztor przymierza. Sale cieni. Spora ta lokacja.
Komnata koniunkcji. Okej, okay, tam pewnie będzie jakaś walka z bossem, jak nic. To wygląda jakby było na samym końcu. Okej, okay, nowa rozmowa dostana w punkcie odpoczynku. Tutaj na start, kolejny start. Kolejna czarna perła. To komu by ją teraz dać? O, w sumie mogę F, co? Trochę atak schodzi, ale nie aż tak. Dobra, nie. Dobra, wybierz członków drużyny, to po pierwsze. Dobra, Ari myślę może się przydać. MF-ka tak średnio, więc... Wyjmijmy może MF-kę na Illaoi, a Yasuo na Pajka. Taki team będzie teraz spoko, myślę. I zjedzmy posiłek i odpocznijmy. Yasuo? Mogę odejść, jeśli chcesz być sam. Nie przeszkadza mi towarzystwo. Chyba, że chodzi o Brauma. Ma charakter. Delikatnie to ujęłaś. Ari, chciałem cię o coś zapytać. O co chodzi? W Bilgewater. Dlaczego odeszłaś beze mnie? Przysiągłem cię chronić. Bałam się, że ze mną będziesz w niebezpieczeństwie. Taki już los tego miejsca. Nie martwiłam się o wrogów. Chodzi o mnie. Nie boję się ciebie. Wiem. Dlatego musiałam odejść. Ari. Dobranoc, Yasuo. Lisico, czy Braum może ci w czymś pomóc? Dziękuję, Braum. Wszystko w porządku. Przyzwyczaiłam się do spania w jaskiniach i w samotności. Haha, przyjaciółko, łóżka i tak są dla Brauma za małe. Ja także wolę drzemać na łonie natury. Gdy wraz z Yasuo przybyliśmy do Bilgewater, spędziłam pierwszą od bardzo długiego czasu noc w łóżku. Bardzo się o ciebie troszczy. Gdy spotkałem Yasuo, ciągle mówił o tym, że musi cię znaleźć. Dlatego przybył na Wyspy Cienia. Ale zostawmy to między nami. Ja nie wiem, co powiedzieć. Więc nic nie mów. Wiedz, że jesteś wśród przyjaciół. Odpocznij, lisico. I pamiętaj, że razem jesteśmy nie do ruszenia. Dziękuję, Braum. Dobrze mieć takiego przyjaciela. Dobra. Pogadane, no to idziemy dalej. Krypta przesiąkła smrodem czarnej mgły. Śmierć sięga tu głęboko. Maokai uważa, że koniecznie musimy odeprzeć śmierć. Chwila wytchnienia. Wszystko w końcu utonie, dławiąc się wodą życia. Odezwał się filozof. Jest godzien. To bardziej nie tyle filozofia, co chyba w jego przypadku to jest bardziej stwierdzenie faktu. Okej, mamy teleport, tu jest skarb, tu jest lore i tu mamy rozbitkę. Dobra, i mamy iść do ścieżki zmierzchu. No to oczywiście najpierw pójdziemy sobie... A, dobra, czyli ścieżka zmierzchu to mnie prowadzi tutaj. O, a nie, tu jest jeszcze piętro niżej. Okej. Okay. Czyli tu i tu tak czy siak trafię do komnaty koniunkcji, tylko na przykład tędy pójdę po prostu dłużej. Tutaj. Tylko chodzi mi, że teleporter wydaje się z siebie, jest już aktywny. A dobra, ale okej, okay, ale mogę się teleportować do tego, gdzie mogę normalnie. Spoko.
się. Dobra, i tu jest sklep. A w nim tylko apotki. Troszkę szkoda. Szkoda, że ten exit jest żałosny za to, no ale trudno się mówi. Kosztowności skrypty 1 na 3. A, co wygląda książkę. Świat duchów, tom drugi, słudzy i sanktuaria. Aha. Ale to jest kolejny przedmiot fabularny, którego nie mogę mu oddać. Korespondencja Reginalda i Roberta Welkinów. Okej. Okay. Dziennik do odbioru. Do Ari tym razem. Miło. Dobra, zobaczmy najpierw, co będzie. A nie, dobra, ja muszę tamtędy iść. Czyli te pnącza blokują drogę. Dobra, czyli muszę iść naokoło, żeby potem odblokować sobie skrót bezpośredni. Dobrze wiedzieć. Światło mojej kuli może rozproszyć magię cienia. Okej. Okay. Dobrze, że Alex go zostawiłem. Dobra. Dobra, tam skarb. No to najpierw po skarbie przejdę. Tak, dokładnie to chciałem, żeby się stało. Na pewno. Niech będzie. Będzie kombo? Kolejna walka? Będzie. Czyli facet był trochę za blisko. Pomimo faktu. No i nie. Skreślam cię. Super, też można było po prostu przejść i się kliknąć. Okej, okay. Mamy jeden z dwóch. A czekaj, bo to jest chyba taki follow-up, że dobra, nie musisz walczyć, ale możesz po prostu... W moich myślach już jesteś na dnie. Nie czuć mi buff nie strzelił. Ja, to była ostatnia walka. Thank you.
wszyscy chcą walczyć, to czemu walczyć? No nie muszę, nie znaczy, że nie chcę. Kurde. Stoisz mi na drodze. Hurra! Karma dla bestii z głębin. Co jest? Co? Czemu mnie wciągnął w kolejną walkę? Słono to kosztowało. Nawet nic za tą walkę nie dostałem. Ja się nie dziwię. Na piedestale leży przymocowany do niego matowy klejnot. Wydaje on z siebie niski szum, a każda próba dotknięcia go kończy się delikatnym porażeniem. Ej? Niespoczne. A ty tak. Czas się skończył. Okej, mogę go fokusować, ale muszę go też, muszę w miarę osłabiać najlepiej innych, żeby w podobnym czasie ich zabić. Dobra, bardziej wycięte. Latający lotos. Cóż to za rzecz? Czyżby to był kolejny talizman? Wieści pomocy kolejny do kogoś? Amulet. A, czekaj, czy to jest broń? Tak, to jest broń dla Ari. Pięknie. Dobra, pierścień północy. Nie bardzo. Amulet? No, amulet też gorszy. Mitrilowy talizman w kształcie lisa zapewniający szybkość i celność. Taki sobie. Tutaj więcej ataku, ale poza tym to nic ciekawego. Czyli kolekcjonuje coraz więcej rzeczy na sprzedaż. Okay. Na piedestale widoczny jest relief ciała astralnego o wielu księżycach na jego orbicie. Zdaje się, że to płyta naciskowa, którą można wepchnąć. Co z tym mam zrobić? To urządzenie zdaje się wykorzystywać dokolorowe odłamki i przepuszcza przez nie energię, łącząc dwa odłamki o różnych kolorach w jeden z zupełnie nowej barwie. Przyjrzyj się urządzeniu. Z boku urządzenia znajduje się panel z prostymi instrukcjami. Wykorzystuj system czerwonego, niebieskiego i zielonego koloru, łącząc kolory dwóch rodzajów, by powstały kolory drugorzędne. Jeśli to możliwe kombinacje, no to logiczne raczej. Czerwony, zielony, czerwony, niebieski i zielony, niebieski. Dobra. Druga część korespondencji. To urządzenie tworzy i wydaje kolorowe odłamki kryształów. To konkretne urządzenie zapewnia warianty zielony, niebieski. Może posiadać tylko jeden kryształ danego koloru naraz. Ok, to zielony proszę. Niebieski. Tu. Ta skrzynia ma dwa różnokolorowe gniazda w kształcie klejnotów. Jedno z nich jest niebieskie, drugie turkusowe. Dobra, postać niebieski. Poproszę o niebieski. Dobra. Teraz wstać kolorowy odłamek. Zielony, niebieski. To co za dziad? Zajmowałeś się sobą.
będę szukać. Dobra, walkę później. Za... Zrobiłem go chociaż czy nie? Nie, oczywiście, że nie zrobiłem. Zielony i niebieski, proszę. Jeden. Wpisać. Tak, bo się cała animacja musiała zrobić. Jeszcze korzeń, okej. Tutaj żółty i czerwony, bo czerwony mogę od razu wyciągnąć. Czekaj, czy żółty to był co? Kombinacja kolorów. Czerwony i zielony, tak po prostu. Dobra. Tak samo co to. Wsadzamy czerwony. Bierzemy zielony. Bierzemy czerwony. I craftimy. I otwieramy kolejną skrzynkę. Piracki podarek. Proszę, proszę. Okej, dwa karty znalezione. Oj, 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 oj. A, to jest dla Ari kolejna broń. Dobra. Niestabilna kula przyklejająca bombę wybucha niekiedy po trafieniu wroga. Może nałożyć krwawienie, może podpalić, no ale jest ogólnie gorsza. Plus daje mi gorsze statystyki, także. Chodźmy. Ha! Ostrzyłam moje. Dwa takie konstrukty. Słowo. Ej, nie wiedziałem, że tu dupniecie jeszcze na koniec, to też zadaje obrażenia. Okej, warto wiedzieć. Myślę, że to jest tylko tak, o, dla animacji. Ale na szczęście nie. Tutaj skarb będzie na lewo. Oczywiście jest pilnowana. Pilnowana jest przed. Tak, zabiję ich. Gorliwi, radośni, wściekli! Dobra, ta walka też poszła w miarę szybko. I... No, seriously? Widać było, że przeleciało. Szapy dla Ari, ale gorsze. List do wielkiego generała. Proszę. A, tutaj takie gówno. Walczmy. Ja nie czuję strachu. Przygotowana za przeciwnikiem. Thank you.
dobra robota. Niesiemy ruch! Dobra, ten niestety zdąży się zrymować, no ale... Okej, to jest takie umiarkowane. Dla nas to łatwizna. Zobaczyć magię. Uczyłam was w jedyny znany mi sposób. Pięściami. Chciałem mieć więcej golda, no. Niestety ci udało się. Co teraz? Rozumiem, teraz mogę podejść do tego piedestału i coś z nim zrobić, tak? Lśniący klej unosi się nad piedestałem, który najwidoczniej połączony jest z pobliskim tellurium. Intensywnie lśniące światło z powierzchni, to momentami do nas słabnie. Tellurium musi przedstawiać pewnego rodzaju ciało niebieskie. Przy każdym obrocie kula wpisuje się w ledwie zauważalny wzór. Zaraz zaburzyć jego linię. Ułożenie tellurium odpowiada za stan światła. Klejnot może usunąć bezpiecznie wyłącznie prawna ręka, gdy nie jest on otoczony światłem, a ciała niebieskie znajdują się w idealnym układzie. Przecież się urządza. Lśniący klejnot nosi na piedestałem... Dobra, nieważne. No jak? Super! Przynajmniej wyobrażenie dostałem takie faktyczne. Ja to tak się poniekąd męczę z tym, a takie beznadziejne nagrody. Ludzie. Dobrze jest pójść na całość. Kolejne levele. Mam kierunek dla wszystkich. Pięknie. Czy może lepsze? Brakuje innych opcji bardziej, powinienem powiedzieć. Myślę, że zrozumieliście od razu, o co mi chodziło. Dobra, idziemy dalej. Proszę, Arinet może tych chochlików zlikwidować, a to bardzo miło. What on fucking earth is Black do here? Nie mam cię na liście, ale nie szkodzi. Życie to słodycz owocu i radość z walki. Zniszczyłem robaczkę. Spoko. Tu. Kosztowności skrypty 2, 3.
jest zamknięte. To też, ale to mogę otworzyć. Stoisz mi na drodze. Wciąż słyszę, jak nawołuję. Normalnie to się sami umie zdecydować, kiedy ma atakować, a kiedy nie. To tego nie mogę. Nie tworzyłem tym, co mnie troszkę zdziwiło. Dobra, czekaj, to teraz obudzę, czy to się zamknie? Nie, jest otwarte, ale... Zostawiam tak uprawione, fajnie wygląda. O, kolejne ognisko, jak miło! Kolejny robal. Daje mądrość. Ceną są zęby i krew. Dobra, walkę wam pewnie skipnąłem. Ari wreszcie ma level i wreszcie też dostaje fragment runy, który z wielką chęcią jej rozdysponuje. Tylko na co? Kradzież życia czy trafienie krytyczne? Kradzież esencji, niech będzie. A nie, czekaj, kradzież esencji? No dobra, czasami tak się zdarzywa, mam ci krytem. Ale przed zadekowaniem jeszcze muszę sobie zrobić wędkę wzmocnioną. A tu... A patrzcie, kurde. 36 i 333. Patrzcie! Nałoka marniczka jest gorsza. Nieznacznie, ale gorsza. Jest dobrze. Dobra. No to co? Czas zarzucić wędkę, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Wind King. Cześć!